A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. List Jakuba 1, 22-24. Patrzeć w lustro. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. List Jakuba, 1 rozdział, 22-24 wersetu. Patrzeć w lustro. O czym myślisz, gdy spoglądasz w lustro? Każdy wierzący chrześcijanin, czyniąc to, może być świadomy następujących faktów. Bóg mnie stworzył. Chciał, abym istniał. Umiłował. Przyciągnął do swojego serca. Uczynił swoim dzieckiem i sprawił, że należę do Pana Jezusa, odkąd przyjąłem Go jako swojego Zbawiciela. Posiadając takie nastawienie do życia, o wiele łatwiej jest mi zaakceptować się takim, jakim Bóg mnie ukształtował. Nie troszczę się w pierwszym rzędzie o to, aby podobać się ludziom, lecz pragnę podobać się Bogu i nie potrzebuję gonić za wszelkimi ostatnimi krzykami mody. Moje otoczenie widzi bowiem jedynie to, co zewnętrzne. Natomiast Bóg zna moje serce, a dla Niego czyste wnętrze jest o wiele ważniejsze niż twarz bez zmarszczek oraz perfekcyjnie dobrany ubiór. Poza tym Bóg wyposażył nas w jeszcze inne lustro i cieszy się, jeśli regularnie się w nim przeglądamy. To Słowo Boże, które pokazuje, jak zostaliśmy stworzeni od wewnątrz. Przenika nas aż do rozdzielenia duszy i ducha i jest zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Hebrajczyków 4:12. Kiedy zauważam, że moje ubranie jest brudne, wrzucam je do prania. Dokładnie tak samo powinienem reagować, kiedy Bóg przez Biblię wskazuje mi brudne plamy na moim życiu, które powinienem Mu wyznać. Może dzięki temu dostrzegę także rzeczy, za które musiałbym przeprosić jakiegoś człowieka. I jakże pięknym jest wtedy uczucie, kiedy znów mogę z radością spojrzeć w lustro, wierząc, że nie ma nic, co zakłócałoby moją relację z Bogiem. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. List Jakuba, 1 rozdział, 22-24 wersetu.